W minioną niedzielę we wrocławskim Oratorium Marianum miał miejsce międzynarodowy koncert zatytułowany Trzy chóry, jeden głos. Jego pomysłodawcą był Janusz Klim, Polak mieszkający na stałe w Lublianie. Młodzi ludzie z trzech szkół katolickich, z Wrocławia, z Liceum Salezjańskiego, z Lubliany, z diecezjalnej szkoły i od ojców PR-ów ze Słowenii spotkali się właśnie po to, aby wspólnie śpiewać. Okazuje się, że dzisiaj młodzi ludzie rzeczywiście odkrywają swoje talenty i są nimi zafascynowani, mają pasję śpiewania. I to dzisiejsze wydarzenie, ten finałowy koncert w Oratorium Marianum, myślę, że nas wszystkich bardzo podniósł na duchu w tych czasach, kiedy patrzymy tak często bardzo negatywnie i smutno na ludzi młodych, na to, co nas otacza, na to, co nas czeka. A tutaj piękne głosy, piękna harmonia, wdzięk, emocje. No i ta wspólnota, którą udało nam się stworzyć mimo wszystko, udało się nam ją stworzyć i chcemy ją budować. Chcemy iść do przodu i widzimy w tym bardzo głęboki sens. Cieszę się z tego, że ten projekt zawitał do Wrocławia i że to Liceum Salezjańskie we Wrocławiu zostało też wybrane i znalazło taką energię i siłę, żeby przyjąć te dwa gościnne chóry, dwie gościnne szkoły. Oh,